Moi drodzy, chciałam z tego miejsca bardzo wam podziękować. Wszystkim, każdemu z osobna i wszystkim razem nam za to, że zebraliśmy się tu przez tyle dni, że odważyliśmy się wyjść i pokazać nasze zdanie, bronić naszego domu, naszej Polski, naszej demokracji, rzeczy, która jest dla nas najważniejsza. Mam nadzieję, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, stawimy się na posterunku dalej, dzielnie, zwerbujemy naszych znajomych, naszych bliskich. Pamiętajcie, nie dajcie sobą manipulować. Róbcie tak, jak czujecie. Nie dajcie sobie wmówić, że robicie coś źle, bo to jest nieprawda. Zawsze się znajdzie ktoś, kto wam powie, że jest to złe, co robicie. Mimo tego całego hejtu, który na nas wylewają, mimo tej złości, wczorajszego ataku, małego ataku, ale był, nie będziemy niezłomni. Ja wiem, że się nie cofnę i mam nadzieję, że będą do nas kolejni ludzie dołączać. Dzisiaj w Rzeszowie przedstawiciele kilkunastu ugrupowań spotkali się, uzgodnili krótki apel wraz z podziękowaniami dla tych, którzy przez te dni protestowali. Spotkali się przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej. W tych ciężkich czasach widać, że różne ugrupowania doszły do konsensusu, i wydały to porozumienie, to wspólne oświadczenie. Dziękujemy wam wszystkim przychodzącym tutaj codziennie. Nasza wspólna solidarność i jedność przyniosła wygraną. Wygraliśmy ważną bitwę dzięki zaangażowaniu, niezłomnej obywatelskiej postawie. To dla nas dowód naszej wspólnej siły, to dla nas wszystkich sygnał, że działając razem możemy obronić demokrację w Polsce. Walka o poszanowanie konstytucji nadal trwa. Brakuje nam jednego weta prezydenckiego. Nie wiemy, w jakiej formie zawetowane ustawy wrócą do Sejmu. Mogą być również niekonstytucyjne. Jeżeli tak będzie, musimy powrócić do protestów w obronie wolności obywatelskich i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Bądźmy czujni, bo nie ma wakacji od demokracji. Dobrze się stało, że presja społeczna spowodowała zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Dobrze, że my też przyczyniliśmy się do tego. Apelujemy do posłów i senatorów z Podkarpacia, w tym przede wszystkim do parlamentarzystów z PiS, o przyzwoitość i niewystępowanie przeciw konstytucji. My tu jesteśmy ponadpartyjnie. Jesteśmy tutaj wszyscy. I zauważcie państwo, że te dwa weta nie wystarczą. Została nam ustawa właśnie dotycząca naszego sądu, sądów rejonowych między innymi. A tutaj dzieją się nasze sprawy, nasze obywatelskie, sanockie. Jakie my będziemy mieć możliwości na wygranie takiej sprawy, jeżeli w takim sądzie rejonowym łapy będzie mieszał tylko i wyłącznie PiS. Przecież nie będziemy mogli, nie będzie wygrywało wtedy prawo, tylko kolesiostwo. Będziemy musieli stanąć jednak jeszcze pewnie w obronie naszej tutaj miejscowej, lokalnej demokracji. Pokazało się maleńkie światełko w tunelu. Do tego światełka w tunelu przyczyniliśmy się my tutaj wszyscy. Jesteśmy małą cząstką wielkiego protestu w Polsce, gdzie ponad 140 miastach ludzie wychodzą i protestują przed sądami. Tych ludzi, tak jak u nas, to jest 100, 200 może, w niektórych miastach nawet tylko 50, ale są miasta, gdzie są tysiące, gdzie są dziesiątki tysięcy. Wydawało nam się, że jeżeli dzisiaj przyjdziemy tutaj i będziemy krzyczeć jeszcze o to jedno weto, które nam się należy, ale okazuje się, że sytuacja się coraz bardziej komplikuje. Proszę państwa, ja żyję już ponad 60 lat na tym świecie. Pierwszy raz spotkałem się dzisiaj z taką sytuacją, że orędzie do narodu o jednej i tej samej porze wygłasza prezydent i premier. Co to znaczy? To znaczy, że bez porozumienia, czyli bez porozumienia między obozem rządowym a prezydentem, wygłaszają wystąpienia orędzia, które są zupełnie do siebie niepodobne. Pani premier wygłasza ostre wystąpienie, w którym mówi, że nie ustąpi ani na krok. Niedobrze nam to wróży. Dlatego tutaj to, co powiedziała koleżanka. Musimy cały czas o tym pamiętać, cały czas być razem,
jak to się mówi, cały czas palić pod tym kotłem i być w gotowości bojowej, dlatego że sytuacja może się zmienić. To, co dzisiaj jest, może się okazać jutro zupełnie czymś innym. Może się okazać, że będzie specjalne posiedzenie Sejmu zwołane. Nie wiemy, co się na nim będzie działo, także sytuacja może się zmieniać z minuty na minutę. Potrzebujemy zmian, ale zmian mądrych, zmian sprawiedliwych i przy udziale wszystkich kompetentnych, którzy mogą w tych zmianach pomóc. Walczmy o sprawiedliwość, walczmy o sprawiedliwość, o demokrację i o rozum. Nie może ten rozum być zaciemniony ideologią, bo ktoś ma większość, bo ktoś ma lepsze statystyki w rankingach. Walczmy o to, co ma poprawić nie nam starym byt, bo nasz byt już jest określony i idzie w jednym kierunku, ale jest mnóstwo młodych ludzi, którzy urodzili się w wolnej Polsce, nie znają tych starych spraw i prawdopodobnie nawet ich nie chcą znać. Więc przynajmniej pokażmy im, że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią mądrze, bezkonfliktowo, bez nawiści przede wszystkim, dochodzić tego, co nam jest potrzebne, co nam jest bardzo potrzebne. Dlatego walczmy o demokrację, walczmy o sprawiedliwość i walczmy w taki sposób, byśmy nikogo nie uszkodzili po drodze. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.